Co grasz? W oko. O, pani kolego, w oko gra, on za oko, nie wolno grać w oko. Ten no, gra. Ty chyba grasz w ucho, ty. Jeszcze ci go do asfaltu przybiją, zobaczysz. Co to? Co? Znowu gracie w oko? Ja nie gram, on gra. Też mówię do niego, kucha. Nie wiecie, że jedyną dozwoloną grą jest poker z personelem medycznym? Jak chcecie, to ja z wami zagram. No jak trzeba? No nie macie wyjścia. Przynieście no kucha blad od stołu operacyjnego. Jakie masz karty? Zielone. To schowaj, mam lepsze. Uwaga, blad! O kurde, blad! No, pieniądze na stół. Ręce do góry. Ja cię! Ktoś mu okulary domalował! Przykryłem, bo głupia wygląda. Koniec dyskusji, zaczynamy grę. Kucha, co masz? Ja nie groźnie, dwie ósemki. Tak myślałem, bo gramy od siódemek. A ty? A u mnie full, dwa asy i trzy króle. To wygrał. A gdzie no? Wygrał tam? U mnie jak raz też full, tyle że starszy. Trzy asy i dwa króle. Ty, zaraz, coś tu nie gra. Wychodzi na to, że w tej talii jest pięć asów i pięć króli. No, całkiem możliwe. Widocznie z innej talii przywędrowały sobie do nas te dwie figury. No to trzeba unieważnić tę grę. A dlaczego? No bo tak. Dlatego, że przegrałeś i nie umiesz po męsku znieść porażki? A przecież nie może być pięciu asów i pięciu króli. A co to za różnica? Warunki były równe dla wszystkich. Słuchajcie, nie kłóćcie się. A dlaczego nie? No bo ktoś zobaczy, że się kłócicie i nam ten blat zabierze. Ukochany blat, umiłowany blat. Co ty ze śpiewogrę tu zrobiłeś? Co? Co się mi tu tak kiwa? Idź się wysikać i wróć, no. On profanuje pieśni masowe. No. Masz grać, nie? Tak. Co grać? Może by wyjąć tego piątego asa i króla. O. No jak ci na tym tak bardzo zależy, tak, to czemu bardzo nie? Mi na tym. Figury zrobiły swoje, można je usunąć. To ja teraz mam trzy karty. Możesz mieć dwie. O. No. Musi być jakaś kara za wszczynanie awantur. Właśnie. Ale jakie wszczynanie awantur? Ja tylko wysunąłem wniosek o usunięcie ponadplanowych figur. No. No. No i wniosek ten uwzględniłem? Uwzględnił. Figury usunąłem? Usunąłem. No, co się wdrącasz? No. Co? Masz grać, to graj. Z dwoma kartami to ja tę grę opuszczam. A proszę bardzo, możesz sobie opuszczać, ale pieniądze musisz położyć tak, jakbyś grał. Takie są reguły. No, masz, nażryj się, masz. Masz, 500 takich mam jeszcze, masz. O. Mógłby mi kolega pożyczyć te 500? A bierz ile chcesz. Oddasz, jak się na nim odegrasz. A jak mi braknie? To dodrukujemy. No. Zostawiam wszystko. To i to. Tak. I zobaczymy. I graj teraz. O, wygrałem, mam pokera. Gdzie z tymi łapami, co? Co? Ja wygrałem, mam mocniejszą kartę. O! No. Pan mnie nie rozśmiesza, nie ma mocniejszej karty od pokera. Możliwe, że nie ma, ale ja akurat mam. O. Ciekawe, to niech pan pokaże. O. Pokazywałem, jak byłem mały. A teraz jestem duży i sobie nie pozwolę zaglądać w karty. No, anarchia! No, skoro pan ma mocniejszą kartę, to co panu zależy pokazać? Możemy tutaj powołać bezstronną komisję? Stąd? Tak, stąd, bo przesiąkło to wszystko. O, to tu widzę cały spisek, tak? Ja wiem, o co ci chodzi. O co? Tobie się poker nie podoba. Chciałbyś zmienić grę i zająć moje miejsce, tak? O, jemu się marzy gra w durnia. Albo nawet w wojnę. O, ale na to nie licz. To nie ze mną, nie tymi kartami i nie przy tym blacie. Ukochany blat. A przecież mnie nie chodzi o zmianę gry, ty! Śmiałem pokera i wygrałem. Są jakieś przepisy, których trzeba szanować. A nie tylko takie, co są wam wygodne. Chwileczkę. Bo jak wyszczelę w ten kwadratowy łeb! Kurde, szkoda, że noża nie wziąłem, no. No.
To co się skradacie? Chcecie oba po pysku? Siedzimy przy wspólnym blacie. Nasz drogi bracie. No, i się od mojej rodziny... Coś to zrobił! No tamtą grę unieważniamy, gramy jeszcze raz. Historia osądzi, kto miał rację w tym sporze. A ty się historią mordy nie wycieraj, no! Co? No, co? A moje pieniądze? Pieniądze? Pieniądze! Warcholstwo przez ciebie przemawia! I co jeszcze? Zabszaństwo! No, powtórz to! Liberum veto! No i co? Perpetuum mobile! Prywata! No, srata drata! Bo to były prywatne pieniądze! A każdy musi trochę ustąpić! Tak, każdy! A on ustąpił? Podzielił się ze mną! A poza tym uznał, że od tej pory, jak ktoś będzie miał pokera, to wygrał. Wygrał i już, tak. No, tak se uznał, a to tak było wiadome od początku. Ale nie do końca. Ty? O, ktoś już na pana krzyżyk postawił. Widział. Daj mi to. A właśnie, że nie. Daj mi to w tej chwili. A po co? Zagrajmy w otwarte karty. O nie. Poker w otwarte karty to nie poker. Na to nie wyrazi zgody Federacja Pokera. Musi zostać tak, jak jest i koniec. No to ja będę zawsze w dupę bity? Tak, ale za to zgodnie z regułami gry. Zjeżdżajcie.